Dzień dobry. Z tej strony Dominiczek. Kulturalny człowiek, który pije sobie... Wino z kulturalnym rytmem. Tak, oczywiście. Dodajmy, że na emigracji. I będę na piratach ekspił. Mam nadzieję, dopóki się nie wywalę pewnie zaraz, to będę ekspił. A jak padnę, to już pójdę sobie na miśki. Bo miałem ekspić na miśkach, ale kolega mnie jakiś uprzedził. I jak na razie patrzę, że mój internet to jednak nie jest tu rewelacyjny, no ale cóż. No, cóż mogę poradzić? Nie ma tu takiego dobrobytu jak w Polsce i internetu tutaj jest bardzo słaby. Czy ja w ogóle... Patrzcie, jeszcze kupiłem sobie kiedyś myszkę, nie? Kupiłem sobie kiedyś myszkę z Rokatu. Jak jeszcze Rokat w LCS-ach był. Kto grał tam w sezonie chyba czwartym czy piątym, to wie o co chodzi. W LoL'a. No i sobie kupiłem. Ogólnie była w przecenie tam, nie wiem, za 120 zł, a o wartości 200 zł, bo tam jeszcze słuchawki były i podkładka, więc tak sobie pomyślałem, no dobra. Normalnie to bym na trzeźwo i tak myśląc, to bym nie kupił sobie czegoś takiego za tyle, ale że się opłacało, no to spoko. I jak się teraz okazało, ta myszka cały czas wykrywa podwójne kliknięcie, więc jak klikam raz, patrzcie na przykład. Wow, udało się. Dobra, może teraz nie, bo mam lagi, ale przy niektórych warunkach, na przykład odpalam sobie jakiś film na YouTubie, odpalam mi go raz. Klikam raz, a zatrzymam mi go i włączę jeszcze raz, więc cały czas jest double click. Prawie. No już w ogóle był taki programik też do tej myszki, ale to do mniejsza z tym. To wyliczyło mi jakieś 10 milionów kliknięć. Co tam, Patrycja, opowiesz, jak ci się żyje na emigracji? No to bardzo dobrze. Wyczerpująca. Dobra, cicho. Muszę mnie tutaj nie obrażać. Koszulę specjalnie założyłem. Ty myślałaś, że ja dla ciebie założyłem tą koszulę? Nie? Ja się dla widzów tak wystawiłem. Dla ciebie. Nie widać cię jak coś. Widać? Nie widać. Widać tylko mój krzywy ryj. Czekaj, co ja mogę ludziom powiedzieć? Nie widać tutaj Passatów, B5. Nie widać... Widać Jaguary. Daci mało jest. Czego jeszcze jest mało? Raz w życiu tutaj widziałem Seicento z 97 roku. Tu myślałem, kurwa, gdzie jest? A to były jakieś patologiczne rewiry, więc... No, więc było. I jeździło nawet. Jedzenie wam pokazać jakieś? Pokazywałem ten, jak to się nazywa, Sparki, tak? Suszone. Pringlesy na przykład z Polski kupiłem sobie. Ale w ogóle najwiecie, co mnie najbardziej rozwaliło? Że kupno tutaj Monsterka to wychodzi gdzieś z 5 zł. Przejrzyj na złotówki, nie? A w Polsce? No, wychodzi... Jak byłem w Żabce, bo byliśmy przez tydzień w Polsce, to wychodziło też 5 zł, więc wychodzi na to, że kupno tutaj Monsterka, tylko że tutaj macie inne zarobki, wiecie o co chodzi, nie? Że za tyle samo możecie kupić Monsterka tu i tam. Tylko że tutaj zarobicie 5 razy więcej, a tam już niekoniecznie. No więc niektóre ceny mi rozwalają. Więc na wiele rzeczy jest tutaj fajnie odłożyć. Z czym jeszcze tutaj? Z wynajmiem mieszkania, czy tam jak wynajmujecie sobie cokolwiek i chcecie później kupić to na własność, to cała kwota, którą włożyliście do tej pory na wynajem, możecie kupić to taniej o tą całą kwotę, od kiedy mieszkacie, czy wynajmujecie. Wiecie o co chodzi. A w Polsce? Dziękuję. Czemu mi to margonem się tnie? Tematy. Ja nie mam tematów już. Nie wiem, o czym opowiadać. Prawie się zgubiłem na lotnisku. No. No nie były. One były starsze od ciebie chyba. Nie wiadomo. Mam
Tak z twarzy to nie wyglądały zbyt młodo. Nie, no jakieś tam w ogóle, byłem na lotnisku, jakieś dwie, no takie, że tak powiem, pustaki, zastanawiały się, czy droga jest w tym McDonaldzie na Chopina. No to im powiedziałem, że za dwa zestawy, dwa mak zestawy, normalne, nie tam niepowiększone, bo nie braliśmy powiększonych chyba, nie? Tak, nie. Nie, no to za, nie. No dobra, nie mniejsze z tym, no to zapłaciliśmy 50 zł. I wszystkie kupony, tak samo jak macie do Maca, no to tam nie działają. Więc jeśli chcecie robić zakupy, to na pewno nie za bramkami na Chopina. Ale tam jest chyba więcej maków, bo też przed bramkami jest. Ach, widziałeś, jakie sklepy są ceny, to w ogóle maków. Za wodę półlitrową możecie tam dać 10 zł. Za 7 Days'a 6 zł. No, a za ptasie mleczko 24. No, ptasie mleczko 24 zł. Już nie mówię tak samo, że doładowania tak samo nie kupicie. Na przykład ja chyba za doładowanie za 5 zł chyba tobie brałem, nie? I zapłaciłem 6, nie? Było coś takiego, bo chciałaś, nie? Pamiętasz? No, to tak samo doładowanie kupicie drożej. Albo pamiętam, że jak przylecieliśmy tutaj do Polski na tydzień, jakoś z miesiąc temu, niecały, to chcieliśmy od razu sobie karty SIM zmienić, tak? A w tych, powiedzmy, nowszych telefonach nie możecie, nie wsadzacie tego od tyłu, powiedzmy, od klapki, tylko musicie włożyć albo igłę, albo taki patyczek. My tego patyczka nie mieliśmy. No to chodziliśmy po Warszawie, żeby sobie zakupić zestaw do szycia i żeby ogarnąć igłę. Musiałem całe 3 zł wydać na igłę, a nawet cały zestaw. No ale ceny trochę rozwalają, nie? A ja nie wiem, nie byłoby. Nie znam twojej erekcji na sudecza. Co, ptasie mleczko kupiłaś za 12 zł? Nie, ile tak ptasie mleczko kosztuje? Z 12, no zdycha 12. Wiem, że to Fifi to chyba za 7 zł, za 6 można kupić. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolony ze swojego laptopa. Poszedłem sobie jak burżuj do tego. Ale naprawdę, jak człowiek przychodzi... Boże, bo gubię wątki. I nie, jestem zadowolony z tego. Bo tak jak na starym komputerze, gdzie był i5 i karta była 780 i danym GeForce'a, GTX, to na przykład renderowanie filmu zajmowało mi 2 godziny prawie. A tutaj zajmuje mi 40 minut, coś takiego. Coś takiego, więc no jest dużo szybciej wszystko zrobić. Mimo, że nigdy jakoś nie byłem przekonany do laptopów, to naprawdę jestem z tego zadowolony. Tak samo jak mówiłem z tym dyskiem SSD, który pozwoli wam włączyć komputer dosłownie w parę sekund. Tylko z tego co wiem, że one są troszeczkę mniej wytrzymałe, ale... Jak na razie jestem zadowolony. Ja sobie tutaj... Pokazywałem wam, że zrobiłem sobie takie centrum dowodzenia. Tutaj mam mikrofonik, tutaj mam kamerkę. Jeszcze tutaj mam kamerkę. W ogóle nawet wbudowana kamerka dosyć dobrze. W 60 klatkach potrafiła uciągnąć i w Full HD. No ale jednak ta moja, która ma dosłownie takie same parametry, no jest lepsza. Ale tak jak na wbudowany mikrofon, tak samo testowałem. Testowałem wszystko. Mikrofon, kamerkę i tak dalej, no to... No to naprawdę spoko. Z laptopa dałem jakieś 4000, chyba nawet równo. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to mógł. No, jeszcze kupiłem sobie torbę za ile? Za 70? Co jeszcze kupiłem? O, 97 level wbiłem, Patrycja. Dziękuję. Instant hit, czy co? Ty, czemu mi przetłumacza wszystko? Ty, ale nie wszystko mi przetłumacza. Czemu mi to tłumaczy? Ja gram w margonem.pl, czy nie? End runs, czy ten? Co mi to daje? SA? Chyba mi się tego nie upłaca. Wezmę sobie instant hita, po prostu wymasteruję. Myślę... Naprawdę w margonem długo nie grałem, więc... Kiedyś, jak ja potrafiłem cały czas na przykład wracać ze szkoły i napierdalać margonem, to teraz... Kiedy tutaj jestem, to ja naprawdę wbijam dosłownie na chwilę. A jeśli chcecie sobie kupić
ten, dzisiaj Grzesiowi wysyłałem link. Idę sobie do tego, do sklepu i wysyłam mu po drodze zdjęcie kościoła, nie? Że jeśli chce sobie kupić kościół, to może sobie kupić. Bo tutaj na przykład kościoły zmieniają na szkoły. Myślicie sobie, o jaki ładny kościół, a się okazuje, że to szkoła. W Niemczech to w ogóle też robią z tymi meczety, dyskoteki, więc mnie już coś takiego nie dziwi. Polski kościół koło nas jest. Co jeszcze mamy? Lidla mamy. No, polskie sklepy, gdzie masz coś takiego, że idziesz sobie do polskiego, ale naprawdę było coś takiego, że idę sobie na był rumuński sklep najpierw, nie? Tak. Jakiś taki rumuński, no. Patrzę, Polka. No dobra, dosłownie obok jest polski sklep, tam ciapak. Jaki rumuński sklep? A nie byliśmy? No ale naprawdę polskie sklepy to jest monopol ciapaków, nie? Ale było coś takiego, że chyba poszliśmy do jakiegoś innego. To tam Polka była, a obok był polski i tam nie. Rumuński? No jakiś taki. No nie wiem, jakiś taki ciaparito. Nie wiem, nieważne. No ale Polaka, który jest właścicielem w polskim sklepie, tutaj nie znajdziecie. Nie znajdziesz polskiego sklepu, sklepie, jeśli widzicie polski, to są ciapaki. No. No to o tym mówiłem. Nie wiem, bo mnie noga boli, ja jestem w ogóle poszkodowany, biedny i w ogóle. Miałem ostatnio sen, że moją życiową misją jest napierdalać na pilocikach do końca życia. I ja właśnie mam taki cel w życiu, żeby napierdalać do końca życia Murgonem. A, 21 lat już mam, wiecie? Już taki stary jestem. I już się jesień zaczęła. No. To jest przerażające, jak ten czas zasuwa. Jeszcze niedawno to ja byłem gimbem. Nie, kiedy ja zacząłem grać Morgonem? Wiecie, kiedy zacząłem grać Morgonem? Jak byłem chyba w 5 klasie albo 4. A teraz mam 21 lat. I ja nadal w to gram. Dlaczego? Nie wiem. Kiedyś myślałem, że będę miał 18 lat, to ja skończę grać, ale widzę, że jestem tym samym dzieciakiem. Tym samym debilem. I cały czas gram. Nie wiem. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Ale idę się na elitkę wyjebać. Bo wątpię, że mnie ubił. A jak coś, to tam na miśki pójdzie. Nie ma tego złego. Opatrzcie, tu jakieś oprogramowanie w ogóle mam do tego. Do komputerka. Lenovo. Patrzcie jakie. Wow. O, pokazuję wam parametry. Intel Core i7-7700 High Quality, czyli HQ, chyba to oznacza. CPU 280. Samsung 80 GB. Dysk twardy 1 tera. Priorytet sieciowy. Ekstremalne chłodzenie da się włączyć. O! Ale ja w ogóle też mam podkładkę, że ona... A ponoć właśnie chłodzenie ma dobry ten komputer, ale ja sobie jeszcze podkładkę zajmę. Zapomnij pomysł... Co kur... A, że hasło... Co? Udoskonalenie dźwięku? Wow! Takie fajne rzeczy. Odkrywaj. Ha! Lokalne wideo! Patrzcie, ja! No i dobra. No i dobra. Tu idziemy elitkę ubić. Henry de... Nie wiem, jak to przeczytać. Bleary A. Kaprawe? Oko. No. No, powiem wam, że chyba mi się nie uda. Jeszcze mi... Który to jest 114 level elita? Aż mi grę wyjebał z wrażenia. Wiesz co mi zając mówił? Żebym pierdolił to Morgonem i Minecrafta zaczął napierdalać. Chyba sobie popiorę zaraz. No! No, prawie bym umił. Umarłem. Dobra, tam widzimy się zaraz. Ojeju, coś mi się stało. Dobra, już. Wszystko dobrze w OBS-ie? Tak, jest.
Postaram się poucinać ogólnie w OBS-ie, bo w ogóle teraz jest nowa wersja OBS-a 22. Ja tam nie siedziałem w tych nowszych wersjach, nie aktualizowałem tego nigdy. Dużo funkcji daje, serio, i teraz ten program jest naprawdę zajebisty. Tutaj można takie rzeczy robić, nawet takie podstawowe obróbki można stworzyć, przejścia scen i tak dalej, więc... Naprawdę polecam. Kiedyś to było tylko podstawowe narzędzie do w sumie streamowania, a teraz dobrze się przyrodziło. A jest darmowe, w 100%. Tak samo jak Vegasa sobie ten ogarnąłem. To też dużo funkcji się pozmieniało. Za czasów, kiedy ja jeszcze robiłem podstawowym Vegasie, chyba 8, dużo się zmieniło w tej technologii. Ojeju. Mikrofonu nie podłączyłem. No, cóż. Dobra, gadałem o tym, o Vegasie, że się dużo zmieniło w OBS-ie. Kurwa. Nie będziemy słuchać ich. Jakieś patusy, kurwa, biegają pod domem, kurwa, drą się, ziołem jebie, kurwa, i tak dalej. A, my gadamy o ziole. To jest tu bardzo popularne. Wręcz, jak widzicie, macie dwóch murzynów obok siebie. To na pewno, to jeśli nie ten pierwszy, to ten drugi na 100% handluje. Co? Czemu? No, ale jednak tak jest. Znaczy, nie chcę, żeby to był jakiś... Ale, no masz to udowodnione gdzieś? No, to słyszałeś od kogoś. No. A słyszysz to sobie możesz. No. Dobra, żeby nie było. Co miałem jeszcze powiedzieć? Wiecie, kto jest największym wrogiem Polaka na migracji? Polak. Haha. Bez kitu. Ej, ktoś mi znowu wybija te nieświadki. Co miałem jeszcze powiedzieć? Że od kiedy tutaj jestem, to bardzo wryły mi się w banie piosenki, które są właśnie o takie z rapu o tematyce właśnie migracji. I cały czas słyszę teksty, kurwa, Polak, 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 Polak. Albo... No dzisiaj, ale saluto wariaty to normalnie ten, tego, saluto wariaty, boże, szpaka to ja ten. No i ten piję sobie... Boże, nie mogę mówić, że co piję, bo w sumie takie rzeczy są tu zabronione, więc nie piję piwa. No, w sumie to tak wygląda, że... No, mogę powiedzieć, że jeśli na YouTubie masz napój, nie będę mówił jaki i tak dalej, czy to na alkoholowy, czy niealkoholowy, to spoko, do czasu, kiedy nie widzisz etykietki. Jeśli zerwiesz etykietkę, na przykład, to nie wiem, ja często lubię zrywać, no teraz to nie będę zrywał. Jeśli zarwiesz etykietkę, to już wszystko jest okej. Albo jeśli przejesz sobie do szklanki. Tak samo. Czemu mi nie działa to margonem? Patrycja, weź do Stanów. Poleci. Co? Widzicie, co jest najśmieszniejsze? Że podróż do Polski, no, mieliśmy sobie te paszporty wyrobić i tak dalej, kosztowała nas tyle, co na przykład jakaś wycieczka do Hiszpanii, czy do innego tam kraju bardziej turystycznego. Więc w sumie oprócz tego sentymentu, to w Polsce, no nie opłaca się, bo jest drogo. No skupmy się. Za te same pieniądze, co lecisz do Polski, to możesz sobie się opalać, nie? Mimo, że ja się nie lubię opalać. Dlatego nie jeżdżę, haha. No, kiedyś na pewno. Patrzcie, jak się świetnie gra. Kiedy nie widzisz nawet grafik. Internetu to ja tu cudownego nie mam, ale najśmieszniejsze jest to, że on po prostu nie jest stabilny, ten internet. A jeśli chodzi o jakieś ściąganie czegoś, czy upload, to no właśnie jest dobrze. Więc może sobie zacznę, zmienię branżę po prostu na Minecrafta i w Minecrafcie będę mógł sobie normalnie grać. Będę sobie domki budował, szałasy i tak dalej. Dawaj, Patrycja, Minecrafta będziemy napierdalać. Co? Myślisz, że jeszcze jest hype na Minecrafta? Nie na mojego? W Minecrafcie? No jak nie zrobiłem kariery? Jakie karierowicz? No tak, 70. Proszę mnie nie obrażać.
No cóż, no może mi nie pykło, ale jestem za to bardzo dobrym, uczciwym człowiekiem. Bardzo miłym. Jestem dobrym chłopakiem. Ponadto mówię prawdę na YouTubie. Jestem szczerym chłopakiem. Jestem patriotą. To dużo, dużo mam zalet. Tylko ja się nie chcę przechwalać. Wiesz dlaczego, Patrycja? Dlatego, że moją największą zaletą jest skromność. A to już na pewno do mnie pasuje. Wiesz co, ja mam pomysł. Trzeba sobie kamerkę kupić, pochodzić gdzieś tu po mieście i pokazać widzom Big Maca na przykład, bo nie ma tego w Polsce, na pewno. Nuggetsów. A wiedzieliście, że wrap ogólnie to jest z Polski? W Polsce to byśmy chcieli wrapy. A? Tylko, że w Polsce masz kurwa dwa wrapy, a tutaj masz sześć. Nie, tutaj masz cztery i jest coś takiego jak wrap of the day, nie? On się zmienia, czy nie? Mm. Subway jest bardziej popularny. Tak, bo tutaj stać, a w Polsce jak masz zapłacić za jedną kanapkę 25 zł? Rudy raz poszedł chyba do Subwaya. Zapłacił chyba 5 zł, 50 zł za trzy kanapki. Jakieś takie malutkie dosłownie. Ten. No, tak samo u nas w Siecach był Subway. Dlaczego go nie ma? No bo jednak no ludzi nie stać na Subwaya. Nie oszukujmy się. Nawet jak byliśmy na lotnisku na Subwayu tutaj, to ceny nie były też jakieś bardzo duże. Nie, może tam... No, a w Polsce? Naprawdę, jak człowiek ma zajebaną wodę, półlitrową, zapłacić 10 zł, czy za rogalika, czy tam mówiłem, za ptasie mleczko, to chyba coś w tym kraju jest nie tak. No, ja jeszcze pamiętam, że rok temu, no może nie rok temu, ale tak półtora roku temu, benzyna stała 4,10, 4,20, a teraz benzyna i diesel stoją 5 zł. A najlepszym przelicznikiem na to wszystko jest, ile za godzinę pracy, załóżmy przy minimalnej krajowej, możecie zarobić tu, tam, a w Polsce. Jest różnica. Bo w Polsce za minimalną zalejesz 2 litry, a za granicą zalejesz 5. Dlatego tutaj, powiedzmy, gaz nie jest tak popularny, bo ludzi stać na jeżdżenie. Tak samo stać ludzi na samochody. No, to jest też prawda. No ale Polska to sentyment. Patrycja, nieładnie. Tutaj są ludzie, którzy mnie oglądają, którzy co dzień zmagają się z... Co? No nie słyszeli, no ale oni są patriotami. Oni się co dzień zmagają z tym krajem. Uszanuj to. No, przeproś. Najlepiej to by się było w ogóle... No, najbardziej opłacałoby się urodzić za granicą. Wtedy byś była traktowana inaczej. No, a nie jestem? Tak. Ja... Kurwa, Margony mi siadło. Tyle co człowiek przez miesiąc. No właśnie. No to prawda, no ale też więcej wydasz. No, tak. Na pewno. Ale naprawdę. Powiedzmy za granicą. W jakimkolwiek kraju, Niemcy, kurwa, Norwegia i tak dalej. Masz minimalną krajową, załóżmy, nawet tą. No to człowieku przeżyjesz. A w Polsce przeżyj za minimalną krajową. To jest tam 1500 zł. Jakim cudem człowiek ma sobie wynająć, no bo zwykle człowiek wynajmuje. Załóżmy młody człowiek, tam 20 lat, 21, taki stary już byk jak ja. Boże, nie działa mi ten. Jakim cudem człowiek ma przeżyć za 1500 zł? Wynajem mieszkania, przynajmniej w moim mieście, gdzie
znaczy moim byłym jeszcze, nie będę kłamał, gdzie jest 80 tysięcy mieszkańców, to wynajem mieszkania to jest nie z podatkami, tylko z rachunkami, to jest 1500 zł. Tyle płaciłaś, tak? Miesięcznie? Tak. Dwupokojowe mieszkanie, kuchnia, łazienka. 1500 zł z rachunkami woda, gaz i tak dalej. I z internetem, czy bez? Bez, dobra. No to załóżmy nawet 1600. W mieście, gdzie każdy, praktycznie każdy cię przypierdoli minimalną, więc 1500 to chodzi na mieszkanie, transport, czy to masz samochód, czy to jakiś bilet miesięczny, to tam ci wyjdzie od... Ile kosztuje miesięczny bilet? 50? Więcej? 100? Siedzę w stówę. Boże, nie działa mi ten, czekajcie. Dobra, jestem. To jakim cudem człowiek ma przeżyć za 1500 zł, gdzie ma 1600 zł opłat, powiedzmy 1500-1600 zł opłat, na bilet miesięczny wydaje 100, bądź jeśli jeździ samochodem, bo nie każdy też mieszka po mieście, tak? To nawet do 300 na paliwo wyjdzie mu miesięcznie. Co dalej? Jedzenie. No jedzenie w Polsce nie jest zbyt tanie. Gdzie, ile kosztuje kilo kurczaka, załóżmy? Pierwsi 16 zł i tak dalej. No to na jedną osobę ile wyjdzie na miesiąc? 700 zł? 500? Na jedną osobę? No myślę, że z 500 starczy, nie? Na jedną osobę? No mówimy to wszystko przeliczeniu na jedną osobę, tak? No może nawet mniej. No ale już to wszystko daje taką sumę, że wychodzi ponad 2000 zł. A przy minimalnej krajowej to człowiek tyle nie zarabia, więc... Chyba, że ktoś chce gnieździć się ogólnie z trzema typami, to jako tako da się, nie? Ale wiecie, nie odłożysz. Nic nie odłożysz. A tutaj ile u nas wychodzi? Wychodzi tak, że 1/3 pensji ja przeznaczam na jedzenie i na mieszkanie? 1/3. Tak, i łącznie z jedzeniem. To ja 1/3 tygodniowej, bo to jest to tygodniowe, przeznaczam na jedzenie i na mieszkanie. I Patrycja tak samo 1/3. I to jeszcze kupimy sobie tyle żarcia, że wpierdalamy kurwa KitKaty, kurwa Marsy, wszystko, pizzę, kurwa. I da się. A 2/3 można odłożyć. Więc czy kupno jakiegoś samochodu i tak dalej, czy odłożenie na przykład jak kupiłem sobie laptopa, czy PlayStation, czy kupiłem sobie telewizor, czy... Kupiliśmy. Czy Patrycja też sobie laptopa kupiła i trójkę? Czy właśnie o, na takie przyjemności jak to, powiedzmy? Więc jest na pewno łatwiej żyć. Ale czy lepiej? To na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, bo ja tego... O, Patrycjo! Ty chyba nie wiedziałeś, że jestem takim kulturalnym człowiekiem, że ja potrafię... Już piękny ponad rok. Już nawet będzie 13 miesięcy. To prawie jak ciąża u jeleni. Dziękuję ci, kochanie, że powiedziałeś na związek z ciąży jeleni. Jesteś tak romantyczny, naprawdę. Ja nie wiem, co powiedziałem, ale sprawdzę w ogóle, czy tyle trwa ciąża u jeleni. A nie, 236 dnia. To nie. To jak dwie ciąże u jeleni. Dobra, wiecie co? Ja tutaj w międzyczasie sobie... A, stałem na czaszce ogólnie. To mówiłem wam, że zdobyłem aż 2 heroiki. To się przeraziłem. Że aż tyle. Dobra. Wiecie co? Ja będę chyba kończył. Bo... Późno już. Późno jest bardzo. Więc ja bym się chciał, drodzy widzowie, z wami pożegnać. I... Jak coś to... A, jeszcze wam powiem. Boże!
chciałem nagrywać wcześniej, ale miałem ogólnie swojego laptopa starego, który ledwo pociągnął Gothica 2, ledwo pociągnął Herosy 3 i nie był, powiedzmy, na pewno laptopem do ani nagrywania, ani do streamowania, ani do czego takiegokolwiek. Dlatego sobie właśnie kupiłem to, co teraz mam, gdzie mogę zrenderować sobie odcinek 30 minut i potem go wrzucić w 20 minut. Więc właśnie po to wszystko kupiłem ten sprzęt. Nie, bo naprawdę brakowało mi tego. Dzisiaj jak mogłem sobie nagrać po prostu nawet ten poprzedni film dla was, to była to na pewno rzecz, która bardzo mnie cieszyła. No Patryc, jak ja dobry jestem, jak ja miły, wygadany. Nauczyłem się ogólnie, jak skonwertować sobie Audacity z Vegasem, przez co nie będzie szumów. Znaczy, one będą, ale ja sobie je usunę i wy już nie będziecie ich słyszeć. Mam nadzieję, że będzie to wszystko dobrze i nie będzie wam to przeszkadzało w nagrywaniu, bo chciałbym, żeby te materiały były lepsze i tak dalej, bo jednak... Bo tak... Żebym jeszcze zarabiał z tych filmów teraz. Patrycja, kiedyś zarabiałem z tych filmów. Teraz nie zarabiam. Nie, zmieniły się prawa. Zmieniły się zasady. Jeśli mam być szczery, to dopóki nie przekroczę 1000 subskrybentów, to nie zarobię ani złotówki. Nie, Boże, no jestem szczery. Czemu mam ukrywać? Ja tak samo opowiadałem o rzeczach, za co jest płatne na YouTubie i tak dalej, bo nie. Bo powiedzmy, jeśli mam taką wiedzę, to dlaczego miałbym nie przekazać tego ludziom? Nie jestem człowiekiem, który będzie czegoś ukrywał, tylko jeśli to nie jest jakieś bardzo poufne, a wiele osób robi z tego tajemnicę i tak dalej, o tym, z czego się zarabia, bo potem wychodzą takie plotki, że człowiek myśli, że z komentarzy na YouTubie człowiek zarabia. No nie. Mówiłem o tym nieraz, jest od tego film, więc jak ktoś chce, to może sobie wejść. Opowiadałem, że tam zależy to od kategorii, od liczby wyświetleń. Znaczy, nie zależy to od samej kategorii, tylko... A, dobra, nieważne. Bo się rozgadam i wiecie. A ja tu miałem zaraz kończyć. To jestem taki Polak na emigracji, który może sobie porozmawiać ze swoją dziewczyną. Nie masz mi dość czasem? Siedzimy jak takie dwa cele, kurwa. Gadamy tylko ze sobą, gadamy. Poglądamy film. Ja sobie pogram Wiedźmina, ja sobie nagram Morgonem i to tyle, i takie życie na emigracji. A potem do roboty i tak dalej. I takie to jest życie. A w Polsce, no było trochę ciekawiej. Dzwonię po ziomeczka. No, tutaj pani, tam pani, tutaj pani. I jeszcze po mnie przyjechali. Ale to ciekawe życie. No nie tylko chlanie. No tylko chlanie. Ale też po prostu towarzystwo było. Nawet wiesz, wyjść, porozmawiać, herbaty się napić. Raz wódkę pod herbatę piłem. Pamiętasz? U ciebie chyba nawet. A pod palca piłaś kiedyś? Brodzik kiedyś mówił, że sobie pod palca pił na studiach, go nauczyli. Że tak o. A tak o. Ja tam teraz tu i tak każdy, jakby zobaczył moje materiały, to może dojść do moich danych osobowych. Może mnie na Facebooku pewnie zaprosić i tak dalej, więc... Czy mi aż tak bardzo zależy na ochronie danych osobowych? Nie. Boże, daj spokój. Ja jestem skromnym człowiekiem. Ja bym mógł przeżyć o wodzie i chlebie. Wiecie, jaki był mój przepis na życie na początku tutaj? Pierdalałem 4 pizze mrożone dziennie. Wstawałem o 7 rano, żeby na 8 iść po pizzę mrożoną. No to trzeba, to za ten. No. Przecież to Martyna kupiła. Ty? No, żeby zapytywać, to za ten. Przez godzinę pracy mogę sobie 8 takich kupić, więc wiecie. To dobry biznes, Boże. Mogę 2 dni za to przeżyć. Jeszcze jakby sobie jakąś wodę skradł. No za wodę jeszcze nie płacimy. Tylko agencja, więc wiesz. Dobra, wariaty. Ja będę kończył, siema. My się tam pożegnaj.
Gdzie tu się włącza?